Po raz 17 Racibórz był gospodarzem międzynarodowych spotkań artystycznych Śląsk, Kraina Wielu Kultur. Na zaproszenie Eldony Krupy Gawron i Stowarzyszenia Źródło w naszym mieście przez kilka dni gościli artyści z Cypru, Serbii, Słowacji czy Ukrainy. Kulminacyjnym momentem festiwalu był pochód barwnego korowodu, który przy akompaniamencie orkiestr dętych w sobotnie popołudnie wkroczył na zamkowy dziedziniec. Piękne, kolorowe stroje, tańce ludowe i mażoretkowe, zespoły folklorystyczne i tańca towarzyskiego, orkiestry dęte. Tak barwnie i multikulti w Raciborzu jest właściwie raz w roku. Festiwal od lat ma wierną publiczność i niemal zawsze sprzyja mu pogoda. Dziękujemy losowi i sile wyższej za to, że deszcz przestał padać akurat na 5 minut przed korowodem. Od paru lat festiwal swój finał ma na Zamku Piastowskim, ale trwa kilka dni i obejmuje szereg wydarzeń. Festiwal trwa już od poniedziałku. W tym czasie występowaliśmy w Domu Kultury w Kuźnie Raciborskiej, występowaliśmy w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień. Zespoły były na wycieczce w Krakowie. Występowaliśmy na Złotej Lirze w Rybniku. No i teraz dzisiaj jesteśmy tutaj. Jutro cały dzień jesteśmy na festiwalu Kapryśne Lato w Czechach. Festiwal Jak w Soczewce pokazuje mozaikę kulturową Śląska. To mieszanka kultur polskiej, czeskiej, niemieckiej i ukraińskiej. Formuła tej międzynarodowej imprezy dodatkowo wzbogacona jest przez występy zagranicznych gości specjalnych, w tym roku między innymi z Litwy, Serbii, Słowacji czy z Cypru. Pani Aldona co roku jakby daje nam możliwość zobaczenia z różnych, tak naprawdę z innych krajów, zespołów i możemy zobaczyć ich kulturę tak naprawdę, bo ponieważ są to zazwyczaj tańce ludowe, no, w których jest jakaś tam odrobina tych zwyczajów, tak. Zdarza się, że coś czasem podpatrzycie i bierzecie do swoich tańców jakieś elementy? Tak, no chyba tak. Przykładowo w tym roku mamy jeden taniec z pomponami pod tytułem Gruzja. I na pewno coś tam dziewczyny podpatrzyły właśnie z innych krajów, na pewno też stąd, z tych festiwali. Spotkanie artystyczne to także okazja do zaprezentowania szerokiej publiczności nagradzanych na innych konkursowych festiwalach układów tanecznych. Tak było m.in. w przypadku dziewcząt z zespołu Tęcza 2. Tańczymy od września, uczymy się tego układu i w sumie już mamy go wyćwiczone. A od kiedy jesteście w zespole? Ja już tańczę w zespole 8 lat, no i fajnie tu jest. A czym jest dla Was taniec w ogóle? Naszym hobby, tak jakby. Codziennie to trenujemy, codziennie chodzimy na akrobatykę dodatkową. Podczas sobotnich występów na zamkowej scenie zaprezentowało się kilkuset artystów reprezentujących 30 zespołów folklorystycznych.